Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Q&A dwa tematy. Po pierwsze pokażę Wam, jak ja łączę żyłkę czy fluorokarbon z plecionką, a po drugie spróbuję dwa słowa powiedzieć na temat tego, dlaczego tracimy ryby podczas holu. Jeśli Was to ciekawi, zapraszam. No, wydaje mi się, że parę razy już mówiłem o tym moim ulubionym węźle, który stosuję do łączenia żyłki czy fluorokarbonu z plecionką. Ale znowu kolega, jeden z kolegów, który podpisuje się pseudonimem Linek 1975, zadał to samo pytanie, więc postanowiłem nagrać filmik, w którym próbuję pokazać, jak ja to wiążę, jak ja to robię. No nie jest to łatwe, bo postanowiłem to zrobić w terenie, na dodatek było dość wietrznie, co niestety nie ułatwiło mi zadania, ale mam nadzieję, że będzie to jasne, jak ten węzeł się wiąże, bo nie jest bardzo skomplikowany. Dodatkowo jeszcze w komentarzu pod tym filmem wrzucę dwa linki do filmów, gdzie koledzy wędkarze z zagranicy pokazują, jak oni robią ten sam węzeł. A kolega Linek pisze do mnie tak. Witam panie Piotrze, we wcześniejszych komentarzach padło pytanie o grubość żyłki na przypon. Powiedział pan 0,25-0,28 na pańskiej wodzie. Zakładam, że w przypadku fluorokarbonu średnica powinna być taka sama. Czy źle zakładam? I mam wielką prośbę do pana. Łowię od wielu lat różne ryby różnymi technikami i dotąd nie znalazłem skutecznego węzła łączącego tak finezyjnie delikatną plecionkę z topornym, sztywnym fluorokarbonem w nawiasie 0,28, który jednocześnie byłby na tyle gładki, aby choć w stopniu dostatecznym prześlizgiwał się po przelotkach, umożliwiając rozsądnej długości rzut lekką przynętą. Proszę, bardzo mocno proszę, aby zademonstrował pan sposób wiązania węzła, który pan stosuje. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz. Panie Mariuszu, no tak jak powiedziałem, wspominałem o tym moim węźle już we wcześniejszych odcinkach, ale nie ma sprawy. Nakręciłem taki krótki filmik, który zaraz zademonstruję. Dodatkowo, jak wspomniałem, będą linki do tego, jak inni wiążą ten węzeł. No ale na początek postaram się odpowiedzieć na dwa pytania kolegi Mariusza, które zawarł w tym dłuższym pytaniu. Więc po pierwsze, czy w przypadku fluorokarbonu średnica powinna być taka sama jak w przypadku żyłki? Też już o tym opowiadałem. Fluorokarbon i żyłkę stosuję naprzemiennie w zależności od potrzeb. Różnica nie jest wielka, ale trzeba pamiętać o tym, czym różni się fluorokarbon od żyłki. Po pierwsze, fluorokarbon jest dużo sztywniejszy od żyłki. Po drugie, jest mniej widoczny w wodzie, co akurat moim zdaniem jest najmniej istotne. No i jest trochę cięższy od żyłki. A więc tej samej grubości co żyłka, fluorokarbon będzie nieco szybciej tonął, bo ma większy ciężar właściwy. To są zalety i wady. Te cechy, które wymieniłem, mogą być zaletami i wadami w zależności od tego, jakie wymagania stawiamy przed przyponem, który stosujemy, czyli mówiąc krótko, jaki rodzaj prezentacji, jakiej przynęty chcemy zastosować. Nie będę w to wchodził, bo się rozgadam i znowu będę godzinę gadał. W każdym razie ja stosuję głównie żyłkę, z małymi wyjątkami. Grubości 0,28 na mojej rzece spodziewam się dużych ryb, więc nie bawię się w cienką żyłkę i w tak zwane sportowe podejście, bo tak jak mówiłem wielokrotnie, nie ma nic gorszego niż utrata ryby z przynętą. Każdemu się to zdarza, mnie również się zdarzyło, ale trzeba zrobić wszystko, żeby takie niebezpieczeństwo zawęzić do minimum. Poza tym dość istotna różnica między fluorokarbonem a żyłką jest taka, że fluorokarbon o tej samej grubości co żyłka jest słabszy. Także musimy o tym pamiętać. Jak zakładamy fluorokarbon 0,28, to on na pewno będzie słabszy niż żyłka 0,28, nawet taka nie z najwyższej półki. Natomiast węzeł, który stosuję do fluorokarbonu i żyłki mono, jest oczywiście taki sam. Nazywa się on Alberto Knot, czyli po polsku węzeł Alberto. Jest to dość popularny węzeł. Tych węzłów jest mnóstwo, ale ten akurat moim zdaniem całkiem nieźle się sprawdza
przy delikatnych zestawach, czyli przy niższych parametrach grubości plecionki i żyłki lub fluorokarbonu. No i jeszcze drugie zagadnienie, które porusza w swoim pytaniu kolega, mianowicie pisze tak: nie znalazł węzła, który jednocześnie byłby na tyle gładki, aby choć w stopniu dostatecznym prześlizgiwał się po przelotkach, umożliwiając rozsądnej długości rzut lekką przynętą. Więc ja, tak jak mówiłem już wcześniej, kiedy opowiadałem Wam o fluorokarbonie, o żyłce, o przyponach na pstrągi, we wcześniejszym odcinku, który postaram się znaleźć, wrzucę Wam tutaj w komentarzu pod filmem link do tego odcinka, poprzedniego Q&A, gdzie mówiłem o tych sprawach. Mówiłem, że długość przyponu robię taką, żeby ten węzeł nie musiał przelatywać przez przelotki, bo nie ma po prostu takiego węzła, który by nie przeszkadzał w rzucaniu przynętami tej gramaturze 1 gram lub mniejszej. Nawet 2, nawet 3 gramy. No 3 gramy powiedzmy, że już zdaję sobie radę z takim węzłem jak ten Alberto i można próbować zastosować dłuższy przypon. No ale po co? Dłuższe przypony stosuje się do plecionki tylko wówczas, kiedy obawiamy się, że ryba wyciągnie duży kawał linki i trafi na jakieś kamienie, właśnie plecionka dotknie do kamienia i wtedy no, jest katastrofa, bo plecionka jest bardzo niewytrzymała na tego rodzaju uszkodzenia, jak właśnie kamień, skała, jakaś takie historie. Ten pomysł w ogóle pochodzi z łowienia w tropikach, gdzie ryby przebywają w okolicach raf. Te rafy zbudowane są z takich często powulkanicznych skał, które są dodatkowo jeszcze porośnięte muszlami, więc to działa jak bardzo sprawny nożyk do plecionek. Ryba bardzo często, niestety, nawet mała ryba, taka 5-kilowa, potrafi wysnuć plecionkę o wytrzymałości 80 funtów, bez trudności wyciąga dość duży kawał plecionki i przejeżdża przez taką rafę, dotyka plecionką do tej rafy i po zabawie. Więc stosuje się długie przypony, 2, 3, 4-metrowe. No więc tutaj oczywiście długość przyponu ma znaczenie, bo często w poważnym stopniu zabezpiecza przed takimi niespodziankami, choć nie w 100%, bo oczywiście jeśli ryba wysnuje kilkadziesiąt metrów plecionki, to nawet jeśli ten przypon ma 3-4 metry, no to i tak w pewnym momencie już plecionka jest nad rafą i niestety ulega przecięciu. To jest taka część przygody i rzecz jasna na to nic nie poradzimy. A tutaj przypon, ja stosuję przypon około półmetrowy, czasami trochę krótszy i to pozwala mi wykonywać rzuty nawet przynętami, które ważą mniej niż pół grama na jakąś tam rozsądną odległość. No i ten węzeł nie przelatuje przez przylotkę szczytową. Po prostu jest lekko poniżej przylotki szczytowej. No ten przyponik ma te pół metra, 40 cm. No i to oczywiście w zupełności wystarcza, żeby trochę zmylić pstrąga cwanego, tego starego pstrąga w czystej wodzie, bo bezpośrednio przy samej przynęcie jest żyłka lub fluorokarbon, a nie plecionka. Także spokojnie, ten węzeł nie powinien przelatywać przez przylotki, przypon nie musi być dłuższy niż 40 cm. I tyle. No i tutaj pokażę Wam, jak ja to robię. Tak jak powiedziałem, było trochę wiecznie, więc to mi nie ułatwiało sprawy, ale mam nadzieję, że to będzie jasne. W każdym razie tak, robimy pętlę z żyłki lub fluorokarbonu, przesuwamy plecionkę przez uszko tej pętli, nawijamy w prawo plecionkę 6 do 8 razy. Tu fachowcy podają różne liczby, ja przeważnie nawijam 7 razy prawo i później 7 razy w lewo, czyli mamy tą pętlę, czyli jej podstawę owiniętą w prawo 7 razy i w lewo 7 razy, czyli z powrotem. I tu dość istotny szczegół na koniec: końcówkę plecionki przekładamy przez pętlę jeszcze raz, koniecznie w tym samym kierunku, w którym przechodzi przez pętlę główna linka. Czyli mówiąc krótko, jeśli widzimy, że
linka wchodzi w pętlę od góry, to również od góry trzeba włożyć tą końcówkę plecionki, która nam zostaje. No potem oczywiście dobrze jest poślinić ten cały węzeł, żeby on się dobrze zaciągał i obcinamy końcówki, no i węzeł gotowy. Ja ten węzeł stosuję od wielu lat i w zasadzie, szczerze mówiąc, jeśli coś pęka, to węzeł na żyłce lub na fluorokarbonie i tak powinno się to skończyć, jeśli jest sytuacja ekstremalna, czyli mam nadzieję, że to będzie głównie zaczep i wtedy pęka węzeł na przyponie, czyli tam, gdzie przypon jest zakończony agrafką lub też przynętą, jeśli mamy na przykład dziga i chcemy go bezpośrednio bez agrafki przywiązać. No tak jak mówiłem, ja stosuję przypon w specjalnych okolicznościach, czyli głównie późną wiosną lub też latem, kiedy woda jest czysta, niska, ryby są bardzo elektryczne, bardzo czujne. No i oczywiście presja, już właściwie nie ma takiej wody prawie, na której presja jest mała, czyli ryby są trochę mniej ostrożne, mniej kojarzą sobie hałas na brzegu z tym, co się później może zdarzyć, czyli z bólem szczęki na przykład i z jakimiś dziwnymi operacjami na brzegu. Jeśli jest woda lekko zmącona, tak jak teraz, podniesiona, woda niesie dużo zawiesiny, to moim zdaniem nie trzeba stosować tego przyponu. Spokojnie można używać samej plecionki. Oczywiście, to już też mówiłem parę razy, nie jest tak, że ryba nie widzi tej czy innej plecionki, nie wiem, czarnej, zielonej, tęczowej, zmieniającej kolory lub białej lub tak zwanej przezroczystej, bo też producenci tak nazywają swoje plecionki, a nawet żyłki lub fluorokarbonu, który jest najmniej widoczny w wodzie. Ryby widzą te wszystkie materiały całkiem nieźle. Bardzo dobrze, mówiłem wam o wzroku ryb łososiowatych, jest dużo lepszy niż człowieka. No oczywiście w tym odcinku nie będę rozwijał tego tematu, bo by się znowu strasznie długo zrobiło. No, a mam nadzieję, że mi wybaczycie ten odcinek, w ogóle Q&A będzie trochę krótszy, bo jak sami rozumiecie, święta, rodzina, stół zastawiony i tak dalej. Także tyle na temat węzła, który ja stosuję do delikatnych zestawów. Węzła, który się nazywa Alberto. Napiszcie proszę, jakie wy węzły stosujecie do łączenia fluorokarbonu czy żyłki z plecionką. Być może macie jakiś lepszy patent. Nawiasem mówiąc, warto by było kiedyś to sprawdzić, który węzeł jest najmocniejszy, najbardziej wytrzymały. No i mam nadzieję, że to zrobimy, bo rozpocząłem niedawno współpracę z firmą Mahi Mahi, która jest polskim producentem plecionki wykonanej w 100% z włókna Spektra. Bardzo dobra plecionka, testuję ją od jakiegoś czasu. Na razie, szczerze mówiąc, wrażenia są bardzo pozytywne. Pojawia się na rynku niedługo plecionka cienka, ośmiosplotowa, którą zdecydowanie mogę polecić. Ułowiłem na prototyp tej cienkiej plecionki ośmiosplotowej teraz w Patagonii i na plecionkę 0,17 ośmiosplotową. Bardzo dobre, nieprawdopodobnie wytrzymałe plecionki. No i polski biznes, więc myślę, że warto popierać. No a w planach mamy w najbliższym czasie sprawdzenie węzłów po to, żeby je zarekomendować wędkarzom, które węzły są najlepsze, najmocniejsze dla tej właśnie plecionki. I myślę, że spróbujemy też sprawdzić wytrzymałość różnych węzłów, które łączą żyłkę czy fluorokarbon z plecionką. Myślę, że to może być ciekawe. Trzeba to wykonać, żeby to miało sens i wartość. Trzeba to wykonać na profesjonalnym sprzęcie, który oczywiście firma Mahi Mahi posiada. No i teraz drugie zagadnienie. Pytacie, dlaczego tracimy ryby? Dlaczego tracimy ryby podczas holu? I co można zrobić, żeby to wyeliminować? No oczywiście, tak jak mówiłem już parę razy, nie da się tych przypadków całkowicie wyeliminować. To jest część naszej przygody, naszej zabawy. Czasami ryby spadają. Ważne, żeby nie odpływały od nas z przynętą w szczęce. To jest najważniejsze. No a spadać będą zawsze, bo niestety nie zawsze jest taki dzień, gdzie biorą bardzo łapczywie, są mniej ostrożne, napalone i nie zawsze udaje nam się dopasować perfekcyjnie przynętę do pokarmu, który w danym momencie pobiera ryba, czy preferuje ryba, bo wtedy jest szansa, że ona bez
strachu i łapczywie połknie przynętę. No oczywiście w tym momencie przypadki spadów są rzadkie, chociaż w dużym stopniu to zależy też od rodzaju prezentacji, no i też uzbrojenia przynęty, rodzaju przynęty i uzbrojenia przynęty. Mówiłem o tym też już parę razy. Dość dobrym sposobem, żeby wyeliminować spady pstrągów, no bo właściwie mówimy tutaj głównie o pstrągach w tym momencie, jest zastosowanie, zamiana kotwic na haki bezzadziorowe. W tym momencie, dzięki temu, że siła, którą zacinamy rybę, jest skupiona na jednym grocie lub na dwóch grotach, jeśli ryba porządnie połknie przynętę, ten jeden grot wbija się dużo głębiej i pewniej w szczękę ryby niż groty kotwiczki, która z kolei może dać nam przewagę nad haczykiem w momencie, kiedy ryba bierze bardzo niepewnie, dotyka, trąca przynętę, wtedy często zaczepia się kotwiczką tylną lub też środkową w oblera, gdzieś tam z boku, w okolicy głowy, a czasami zdarza się, że pstrąg dotyka, trąca przynętę, zawija i jest zaczepiony na przykład za grzbiet albo za ogon. Takie przypadki też się zdarzają. No i cóż, no możemy nazwać tą rybę nielegalnie zahaczoną. No i oczywiście każdy ma prawo oceniać taką sytuację, czy wartość takiego połowu po swojemu. No rzecz jasna, przede wszystkim, żeby zapobiec utracie ryby podczas holu, przede wszystkim należy dbać o ostrość haczyków czy kotwic. Trzeba to sprawdzać podczas połowu, zwłaszcza jeśli łowimy w rzece z kamieniami, ze żwirem, z piachem i przynęta często ma kontakt z tymi przeszkodami. Niestety kotwiczki wszystkie, nawet te najlepsze, się tępią i trzeba albo je wymieniać, albo ostrzyć. Ja mam zawsze przy sobie taką delikatną osełkę korundową lub też kamień, ale musi być bardzo twardy, po to, żeby tą końcówkę grota bardzo delikatnie przejechać dwa razy czasami i wystarczy, jest ostry. To jest podstawa, niezależnie czy to jest kotwica, czy hak. No w ogóle trzeba powiedzieć, że kiedyś, w dawnych czasach, kiedy ja zaczynałem łowienie pstrągów, no nie było takiego wyboru oczywiście kotwic i haków. Te kotwiczki były raczej tępe, były wykonane trochę z innego rodzaju stali. Można je było ostrzyć wielokrotnie i w zasadzie jak się pilnowało tej ostrości przy pomocy właśnie pilnika czy kamienia korundowego czy innego rodzaju osełki, no to można było utrzymać ostrość uzbrojenia w wystarczającym stopniu, żeby rybę wyciągać. Teraz potem pojawiły się kotwice Owner, które zrobiły rewolucję na rynku, były dużo bardziej ostre od innych. W międzyczasie jeszcze pojawiły się kotwice Gamakatsu. Te dwa brandy różniły się od siebie rodzajem stali, które używały do produkcji haków i kotwic. Ownery były bardzo ostre, ale za to wykonane z twardej stali, więc miały tendencję do łamania się grotów. No i szczerze mówiąc, po długim przebywaniu w pudełku, kiedy się chodzi, wiadomo, że tam te przynęty się trzepią w tym pudełku, to nawet podczas tego chodzenia po dłuższym czasie nawet nieużywane przynęty trzeba było sprawdzać, bo końcówki tych grotów się tępiły. Tak? Moim zdaniem to był efekt tego, że była zastosowana dość twarda stal. Więc one były nowe, były nieprawdopodobnie ostre, natomiast bardzo szybko się tępiły nawet od noszenia w pudełku. Jeśli chodzi o Gamakatsu, z kolei były troszkę może mniej ostre na początku, ale dłużej trzymały ostrość, bo były wykonane z bardziej miękkiej stali. Tu natomiast po każdym zaczepie trzeba było sprawdzić, bo była tendencja, że sam czubeczek się zaginał, zawijał się. No i odprostowanie tego czubeczka zagiętego skutkowało przeważnie złamaniem się kotwicy, trzeba było ją wyrzucić, więc tu też nie było idealnie. Teraz ostrość tych kotwic się naprawdę wyrównała. Wszystkie firmy, łącznie z Mustadem, z VMC, mocno poprawiły ostrość swoich wyrobów. No i pojawiły się oczywiście chińskie produkcje. Kiedyś tego nie było, ale tylko czekałem jako producent, żeby w końcu pojawiło się na rynku, pojawiła się jakaś marka chińskich kotwic, które dorównają Ownerowi i innym zachodnim znanym markom. No i oczywiście tak się zdarzyło. Pierwsza na rynek weszła firma BKK, która trzyma naprawdę wysoką jakość. Wprowadza nowe modele, zarówno te do łowienia na mniejsze przynęty, jak i bardzo duże, mocne kotwice morskie. Na pewno wszyscy znacie tą firmę. No i oczywiście kilka innych chińskich fabryk zaczęło robić te kotwice w naprawdę wysokiej jakości i one sprzedają swoje wyroby pod różnymi brandami.
każdy właściwie tak zwany producent, czy właściwie dystrybutor sprzętu ma swój brand kotwic. One w 99% są robione w Chinach oczywiście. I ich jakość jest akceptowalna i czasami nawet przewyższa w ostrości, w jakości niektóre modele tych znanych, starych, renomowanych brandów. Tak więc ostrość kotwic czy haków jest bardzo ważna. To Wam pozwoli zmniejszyć ilość spadów ryb. No ale, tak jak powiedziałem na początku, nie da się tego w 100% wyeliminować. No i teraz jako ilustrację tej tezy, że niestety każda ryba może nam spaść podczas holu, mimo że mamy ostre kotwiczki i nie zrobimy żadnego błędu podczas holu, to niestety niektóre ryby spadają, bo tak już musi być. Tutaj pokażę Wam krótki filmik z holu pstrąga morskiego, czyli troci po naszemu z Rio Grande. Opowiadałem już o tej rzece w poprzednich odcinkach. Nieprawdopodobna historia, ile tam było tych troci. Naprawdę fantastyczna rzeka i fantastyczne połowy grubych, silnych, bardzo mocnych, silnych ryb. Chwilę wcześniej, za pierwszym rzutem po zejściu z parkingu, Marcin złowił piękną troć. Zrobiliśmy jej zdjęcia. No i przeszliśmy kilkaset metrów w górę i ja zacinam na zakręcie fajną rybę na obrotówkę polspingowską pod nazwą troć. Bierze daleko ode mnie, zacinam hol dość pewny, bo plecionka 0,17 machi machi przypon. W tym momencie miałem chyba 0,32, więc nie bałem się, że coś tam się urwie. Dużo miejsca, ryba fantastycznie walczy, odjeżdża. Przepiękne wyskoki, te ryby tam walczyły nieprawdopodobnie. Co? Może tak. W zasadzie no, byłem dość pewien, że się nic nie może wydarzyć. Że ten hol zakończy się lądowaniem i oczywiście fajnym zdjęciem. No znowu piękny wyskok. No myślę, że ryba 80 cm. Taka odpasiona i srebrna, także no to takie pewnie 6 kilo. Nie wiem zresztą, bo nie ważyliśmy oczywiście żadnej. No hol mimo tej dynamiki, tej siły tej ryby, w zasadzie nie był narażony na jakieś niespodzianki, bo tam nic w wodzie nie było. Ryba jest przy brzegu. Już wyobrażam sobie, jak będę ją fotografował. No dobra, chodź. Chodź do taty. Tak. Już witał się z gąską, jak mówił słowo poety. Chyba jest 80. Chyba większa trochę niż twoja. Widać jaka gruba, fantastyczna ryba. Poszła. Przepiękna. I niestety poszła. Spada. Jak widzicie, błystka troć. No może tego nie widać na filmie, ale wymieniłem w tej obrotówce kotwiczkę. Założyłem nieco większą i mocną, bardzo ostrą kotwicę. Nówka nieśmigana, jak to się mówi, bo była niedawno wymieniona. Więc tak naprawdę nic się nie powinno zdarzyć. No i się zdarzyło. Nie, bo niestety to jest część naszej pasji, naszego hobby. Czasami ryby spadają i trzeba się z tym pogodzić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A przy okazji chciałem Wam i Waszym rodzinom złożyć najlepsze życzenia, wesołych, zdrowych świąt, dużo radości z pobytu z rodziną, nie tylko z jedzenia fantastycznych potraw, ale przede wszystkim z obcowania z ludźmi, których kochacie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.